Turcji da na motorze. Prezes Wisły tłumaczy się na młynie. Puszcza śmieje się z Piasta. Wysoka temperatura derbów GKS tych ruchorzów. Zapraszamy do oglądania. Polish Fans TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. Witajcie kibole w kolejnym materiale, który z racji delikatnego opóźnienia będzie jednocześnie raportem ze stadionów i filmem zapowiadającym, co jeszcze wydarzy się na polskich stadionach w ten weekend. A jest naprawdę kilka bardzo ciekawych spotkań. Za delikatną obsuwę przepraszamy, no i lecimy z tematem. Najpierw podsumujemy to, co już się wydarzyło. W Ekstraklasie ósmą kolejkę zainaugurowało spotkanie Motoru Lublin z Górnikiem Zabrze. Torcida Namek wybrała się pociągiem specjalnym i szczelnie wypełniła klatkę dla gości. Jak czytamy na profilu Torcida Górnik, 663 osoby, w tym 19 kibiców Wisłoki i 1 fan Rowu. Dzięki za wsparcie. Spotkanie z perspektywy trybun obejrzało blisko 12,5 tysiąca kibiców. Motor wygrywa ten mecz 1-0, tym samym jest to pierwsze od 32 lat domowe zwycięstwo Motoru w Ekstraklasie. Na kanale Football Nienty pojawiła się pełna relacja filmowa z tego spotkania. Drugim piątkowym ekstraklasowym meczem było starcie GKS-u Katowice z Widzewem Łódź. Mielibyśmy do czynienia z naprawdę kibicowskim hitem, bowiem jak doskonale wiadomo, fani Widzewa mają wieloletnią zgodę z największą kosą Gieksy, Ruchem Chorzów. Ale niestety, na fanach Widzewa wciąż ciąży zakaz zabiegania po dachu na meczu z Krakowią. Na spotkanie z Widzewem klub z Katowic sprzedał wszystkie wejściówki i łącznie na trybunach stadionu Przybukowej pojawiło się 6756 kibiców. W związku z brakiem gości otwarty został cały blaszok i jego pojemność wyniosła na tym spotkaniu dokładnie 3190 miejsc. Mecz w deszczowej aurze kończy się remisem 2-2. W piątek o 20:00 krakowska Wisła grała z Wartą Poznań w obecności ponad 15 tysięcy kibiców. Sektor gości pozostał jednak tego dnia pusty. Kibice Warty mieli być kolejną polską ekipą, zaraz po ruchu Widzewie i Polonii Warszawa, która zasiądzie na sektorze gości stadionu przy Rejmonta i wyłamie się z bojkotowania Wisły. Finalnie tak się jednak nie stało i z jakichś przyczyn warciarze odwołali zamówienie na bilety, o czym poinformował krakowski klub na swoich mediach społecznościowych. Informacja: kibice Warty nie wezmą udziału w piątkowym meczu rozgrywanym przy R22. Zamówienie na 50 biletów upoważniających do wejścia na sektor gości, złożone przez klub z Poznania 3 września, zostało anulowane. Wisła Kraków, mimo statystycznej przewagi w meczu, przegrywa to spotkanie 0-1, co wywołuje wściekłość wśród społeczności Wisły zgromadzonej na obiekcie przy Rejmonta. Po meczu sam prezes klubu udał się pod sektor dopingujący i wysłuchał kilku mocnych słów. Zobaczcie nagranie z napisami. Mimo dość mocnego przekazu, prezes Wisły Jarosław Królewski postanawia wejść na sektor pod gniazdo i zabrać głos. Dziękuję waszego wsparcia teraz! I potrzebuję tego wsparcia! Ja wyjdę z tej szatni i nie będę grubał! Rozumiecie? Nie będę grubał dzisiaj! I się nie będę grubał? Bo to nie jest mile, że pierwsza, druga, trzecia, bo przecież to jest pana pierwszy.
głowie, rozumiecie? Dajcie im czas! Chociaż raz dajcie im czas! Żeby się nie! Nie! Trzeci raz! Ci panowie potrafią grać! Ile jest? Jeszcze więcej! Brawo! 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 Ja wam dziękuję! Niezależnie co będzie, a skończymy dopiero na koniec sezonu. Dziękuję! Kurwa, powiem tak, bracia, kurwa! To by nie było, przyszedł tutaj, pokazał kurwa, jaj, za to szacunek, że do nas wyszedł! Jak widzicie, sporo emocji, ale finalnie fani Białej Gwiazdy docenili zachowanie prezesa. Tym, którzy nie śledzą losów Wisły, warto wyjaśnić, skąd wściekłość wśród fanów. Idealnie wyjaśnia to serwis Ligowiec, który na swoim profilu zamieścił taki wpis. Ligowy żywot kibica Wisły Kraków. Trzeci sezon na zapleczu Ekstraklasy i jedyna wygrana w 6 spotkaniach tego sezonu. Ponad 50 strzałów łącznie oddanych w kierunku bramki Kotwicy Kołobrzeg oraz Warty Poznań i jeden gol. 15 miejsce w lidze, 16 punktów straty do lidera i punkt nad strefą spadkową. 7 zdobytych goli, z czego 6 autorstwa Rodado. 21 potyczek o punkty i 6 zwycięstw w tym roku. 8 z 21 spotkań w tym roku kończonych w niepełnym składzie. 2 z 22 ostatnich potyczek w lidze na 0 z tyłu. Niemal lekko. Nie tylko 13 w piątek. Dziwicie się kibicom Wisły? Dajcie znać, co o tym myślicie. A teraz przejdźmy do tego, co przed nami. Ale najpierw tradycyjnie poprosimy was o zostawienie w tym miejscu łapki w górę pod filmem. Im jest ich więcej, to dla nas znak, że podoba wam się to, co robimy. Dlatego teraz krótka pauza, klikamy like i lecimy dalej z materiałem. Dziękujemy. W sobotę o 14:45 Lechia Gdańsk zagra z Radomiakiem. Fani z Radomia do Gdańska udadzą się pociągiem specjalnym. Koszt całej podróży wraz z biletem to 210 zł. W dniu meczu upoważnionych do wejścia na stadion jest już blisko 8 tysięcy kibiców. O 17:30 na stadionie Krakowi prawdopodobnie odbędzie się mecz z Pogonią Szczecin. I tutaj również mielibyśmy do czynienia z ultra ciekawym widowiskiem, jeśli chodzi o trybuny. Początek ogromnej kosy pomiędzy tymi ekipami sięga lat 90. Mianowicie 29 maja 1993 roku w Chorzowie przed meczem Polska-Anglia wzrok sympatyków Krakowi zginął fan Pogoni Szczecin Andrzej Kujawa. To właśnie jemu poświęcone jest płótno Andrzej, zawsze będziemy szli razem. Z kolei ten obraz zarejestrowany przed meczem Pogoni z Jagiellonią także wywołał smutną refleksję. Chwilą ciszy sportowa publiczność uczciła pamięć zamordowanego w Chorzowie 20-letniego Andrzeja ze Szczecina. W ostatnich latach podczas meczu pomiędzy tymi ekipami dochodziło do mniejszych lub większych incydentów. W 2015 na Młynie Krakowi zostaje zaprezentowana sektorówka, która przedstawiała nóż wbity w paprykarz szczeciński. Możecie się domyślić, do czego to jest analogia. Niestety, tym razem konfrontacja Krakowi z Pogonią odbędzie się bez fanów przyjezdnych. To oczywiście efekt rzekomego uszkodzenia sektora gości po meczu z łódzkim Widzewem. Swoją drogą, rzeczniczka prasowa Krakowi poinformowała na portalu X: informujemy, że dzisiaj otrzymaliśmy od Widzewa Łódź wpłatę całkowitą należności za zniszczenia na sektorze gości dokonane w czasie sierpniowego meczu na stadionie Krakowi. Dziękujemy za profesjonalne załatwienie sprawy. Finalnie spotkanie może się całkowicie nie odbyć z dwóch powodów. Jak czytamy w artykule serwisu pogońsport.net.pl, pierwszy powód to murawa. Płyta boiska na stadionie Krakowi w ostatnim czasie została zdjęta, a w jej miejsce rozpoczęto układanie nowej nawierzchni. Proces ten wciąż trwa, a mecz już za dwa dni. Dodatkowo od piątku na południu Polski zapowiadane są ulewne deszcze. Mają one nie ominąć Krakowa. Zapowiadana suma opadów wygląda bardzo niebezpiecznie. Prezes Krakowi uspokaja jednak zmartwionych kibiców. Jako osoba mająca już doświadczenie z łopatą na murawie, trawa jest praktycznie cała wyłożona i to nie ma wpływu na mecz. My wciąż się prognozie przypatrujemy. Od poniedziałku jesteśmy w kontakcie z Pogonią i Ekstraklasą. Na chwilę obecną gramy. Jak będzie inaczej, poinformujemy. Napisał w portalu X Mateusz Druszcz.
Jeśli jednak mecz się odbędzie, to fani Krakowi planują zbiórkę na rynku głównym, skąd przemaszerują na stadion. Przytoczmy wpis, który pojawił się na profilu oprawcy. Witajcie pasiacy. Najpiękniejsze w przerwach na mecze reprezentacji jest to, że szybko się kończą. Wchodzimy tym samym w meczowy tydzień, który zwieńczy coś naprawdę wyjątkowego. Zaczniemy od banału, który nadal niesamowicie gryzie i irytuje. Kupujcie bilety wcześniej w systemie. Nic nie nakręca bardziej niż licznik sprzedanych wejściówek. A masochistyczne stanie w ogromnych kolejkach przed meczem w sobotę jest pomysłem irracjonalnym. Kupno biletu zajmie wam dosłownie kilka minut i pozwoli zaoszczędzić mnóstwo czasu. W sobotę wszyscy spotykamy się na rynku o godzinie 15:30, skąd wspólnie przemarszem udamy się na stadion. Nie jest to rzecz powszechna, bowiem takowe zbiórki organizowaliśmy jedynie przed meczami derbowymi. Dlatego jest to wyjątkowa inicjatywa, do uczestnictwa w której zapraszamy wszystkich kibiców. Pokażmy moc dumy pasiastego Krakowa! Na meczu rzecz jasna nie schodzimy z obranego kursu i lecimy z fanatycznym dopingiem od początku do końca. Ponownie liczymy na angaż pozostałych trybun, szczególnie sektora B. Tydzień po meczu z Pogonią zagramy wyjazdowe spotkanie z Puszczą na naszym stadionie, które organizacyjnie musi być potraktowane właśnie jako wyjazd. W związku z tym w K1 prowadzone są zapisy na sektor D. Zachęcamy fanów z innych sektorów do powrotu na naszą dopingującą trybunę. Niech wszystkie pasiaste pokolenia stworzą jeszcze lepszą atmosferę niż podczas akcji zeszłosezonowego meczu z Puszczą. Zachęcamy również do zapisów na poniedziałkowy mecz naszych tyskich braci, którzy podejmą u siebie chorzowski ruch. W jedności siła, zjednoczona Krakowia! Ostatnie sobotnie spotkanie zostanie rozegrane w Poznaniu, gdzie o godzinie 20:15 Lech zmierzy się z mistrzem Polski Jagiellonią Białystok. Fani z Białegostoku organizują wyjazd samochodowo-autokarowy. Przejazd autokarem to koszt 200 zł, za sam bilet kibic płaci 50 zł. Napędzeni formą zespołu kibice Lecha Poznań mobilizują się na to spotkanie. Profil ultrasów kolejorza zamieścił kilka wytycznych dotyczących meczu z Jagą i zachowania w kotle. Posłuchajcie. Przeczytać, zapamiętać, przekazać dalej. Ogłoszenie Lech Poznań Ultras. 1. Prosimy, aby nie przestawiać jakiegokolwiek elementu oprawy. 2. Obowiązują niebiesko-białe barwy. Dotyczy to również szalików. 3. Słuchajcie poleceń prowadzącego doping. 4. Poznańskie sekcje organizują wspólne przejście na stadion. Zbiór o 18:45 obok McDonalda na ulicy Grunwaldzkiej. 5. Nie zapomnijcie wspomóc nas wrzuceniem kilku groszy do puszki przed stadionem. 6. Zostało jeszcze kilka biletów w kotle. Wiecie co robić. W niedzielę o 12:15 Piast Gliwice podejmie Puszczę Niepołomice. Spotkanie na pewno nie należy do hitów kibicowskich, z czym pewnie obie ekipy się zgodzą. Mimo to fani Piasta apelują o przyjście do Młyna, a fani Puszczy o wyjeździe do Gliwic na swoim profilu napisali. No i tak, proszę Państwa, przeprawa na repry minęła. Piękne, niezapomniane mecze. Pora teraz na prawdziwy futbol. Trwają zapisy na niedzielny mecz wyjazdowy do Gliwic. Prognozy pogody wskazują, że nie będzie śniegu, więc mecz odbędzie się raczej w całości od 1 do 90 minuty w jednym terminie. Zapisywać się, bo póki co mizeria straszna. Jest szansa, że Piasta będzie więcej. Szczegóły na Puszczę Niepołomice kibice. Koszt za transport od osoby 60 zł plus bilet. Następne niedzielne spotkanie rozpocznie się o 14:45 w Kielcach, gdzie miejscowa Korona podejmie lubińskie Zagłębie. Fani z Lubina do Kielc pojadą samochodami i autokarami. Koszt przejazdu autokarem to 240 zł. Sam bilet standardowe 5 dyszek. Koroniarze w czwartek 12 września na profilu Stowarzyszenia Zjednoczona Korona dali taką informację. Czwartek kończymy z liczbą blisko 7465 sprzedanych biletów. Cel na ten mecz to minimum 10 tysięcy. Wszystko wskazuje na to, że i tym razem frekwencja będzie na bardzo wysokim poziomie. Pamiętajcie, prawdziwe emocje tylko na żywo. Na dzień przed meczem licznik wskazuje ponad 8400 sprzedanych wejściówek. O 17:30 na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie Legia podejmie drużynę Rakowa Częstochowa. No i niestety, fani Rakowa mimo zorganizowanego specjala na ten wyjazd nie będą mogli pojechać. Komisja Ligi ukarała Częstochowian 2 meczami zakazu wyjazdowego. Za transparenty wywieszone podczas meczu z Piastem Gliwice szerzej o tym meczu opowiadaliśmy w raporcie ze stadionów. Na profilu Wieczny Raków kibice z Częstochowy tak odnieśli się do tej decyzji. W związku z zakazem wyjazdowym nałożonym na nas przez Komisję Ligi specjal do Warszawy zostaje odwołany. Osoby, które się zapisały, mogą odbierać wpłaconą kasę w medalik sklep kibica. W tym punkcie, w którym dokonano zapisów, przy czym zapisane na L83 osoby, zapraszamy do Jagiellonów. W pierwszym ligu
ligowym wyjazdem, na którym będziemy mogli pojechać oficjalnie, będzie Białystok. Z kolei wkrótce pojawi się info o wyjeździe do Legnicy w Pucharze Polski. Ósmą kolejkę Ekstraklasy zamknie poniedziałkowe starcie Śląska-Wrocław ze Stalą Mielec. Mecz rozpocznie się o godzinie 19:00. Wrocławianie na profilu stowarzyszenia takimi słowami zachęcają do wsparcia swojej drużyny. Już za tydzień Śląsk gra ze Stalą. Wszyscy na B! Po pięknym sezonie zakończonym wicemistrzostwem Polski i przygodzie w europejskich pucharach nadszedł kryzys. Naszej drużynie wyraźnie nie idzie. Poza boiskowym szczęściem brakuje napastnika i zawodników, którzy wezmą na siebie ciężar odpowiedzialności. Dlatego tym bardziej Śląsk potrzebuje naszego wsparcia. Wiemy, że poniedziałek i mecz ostatnich drużyn w Ekstraklasie. Właśnie dlatego musimy się zmobilizować na to spotkanie i pomóc wojskowym w przełamaniu. To odróżnia nas, fanatyków od Pikoli, że jesteśmy zawsze tam, gdzie nasz Śląsk Wrocław gra bez względu na wyniki. Wszyscy na Śląsk. Czy wygrywasz, czy nie, ja i tak kocham cię. W sercu moim to Śląsk najwspanialszym klubem jest. Jeśli już omawiamy pierwszą ligę, to wyróżnić należy starcie Arki Gdynia z Kotwicą Kołobrzeg. Trwa ogromna mobilizacja w szeregach Kotwicy. Chcą pobić rekord wyjazdowy z 2008 roku, kiedy to pojechali do Koszalina w 356 osób. W jednym z najnowszych postów, które zamieścili na profilu Kotwica Kołobrzeg Kibicowsko, możemy przeczytać. Przed nami ostatni dni do wyjazdu. Już w niedzielę cała banda Kotwicy wyruszy spod stadionu w kierunku Gdyni. Każdy kibul, fanatyk czy fanatyczka, a także i zwykły sympatyk będzie miał okazję oglądać na żywo naszych piłkarzy na meczu wyjazdowym, ale wiadomo, nie tylko po to tam jedziemy. Chyba każdy z nas, już zapisanych, nuci pod nosem znaną przyśpiewkę o naszym przeciwniku. Kobiecie lekkich obyczajów i niezbyt czystym zwierzęciu. Dlatego kto nadal się nie zapisał, a ma ochotę zaśpiewać to razem z nami w niedzielę, ma do tego ostatnią szansę. Zapisy na wyjazd tylko do środy do północy. Przypominamy, zapisać się można w wiadomości prywatnej, a koszt wyjazdu razem z biletem i okazjonalną koszulką to 150 zł dorośli i 100 zł młodzież do 18 roku życia. Mecz odbędzie się w niedzielę o godzinie 14:30. Arkowcy na tym meczu będą świętować 35-lecie sztamy z Gwardią Koszalin. Przed meczem organizują wspólny trening bokserski. Jak czytamy na profilu arkowcy.pl, uwaga, z powodu mieszania się smutnych panów musieliśmy zmienić miejsce treningu. Trening odbędzie się w Balonie przy ulicy Nagietkowa 73, Gdynia Dąbrowa, 15 września 2024 roku o godzinie 11:00. Do zobaczenia! Przejdźmy teraz do pierwszoligowego poniedziałkowego starcia GKS-u Tychy z Chorzowskim Ruchem, które przez ostatnie wydarzenia wyrosło nam na naprawdę widowisko najwyższej temperatury. Przypomnijmy, że na około 2 tygodnie przed meczem ekipa fanów Ruchu z bandyckiego powiatu mikołowskiego postanowiła nagrać przedderbową zapowiedź tuż pod stadionem w Tychach. Całą akcję rozkminiają fanatycy GKS-u i mimo, że byli w mniejszości, atakują grupę. Większość ze strony fanów Ruchu nie wytrzymuje ciśnienia i ucieka z miejsca zdarzenia. Ci, którzy podjęli rękawice lub nie zdążyli, zaliczają KO. W ręce Tyskich wpada przygotowany na tę okoliczność transparent. Po całej akcji z portali społecznościowych znika profil bandyckiego powiatu mikołowskiego, co może świadczyć o wyciągniętych konsekwencjach przez środowisko kibicowskie Ruchu. Fani niebieskich zapewne w komplecie pojawią się na sektorze gości w Tychach. Pierwszeństwo w zapisach mieli ci, którzy byli na wyjeździe w Gdyni i w Płocku. W jednym z ostatnich odcinków wspominaliśmy o problemach kibiców Ruchu, jakie mogą spotkać w Tychach, jeśli chodzi o prezentację oprawy. Nie będziemy tutaj przytaczać tej wiadomości, damy natomiast odnośnik w komentarzu do materiału, w którym o tym opowiadaliśmy. W szeregach kibiców GKS-u trwa ogromna mobilizacja. W sieci założyli zrzutkę na oprawę derbów. Nagrali też zapowiedź, której hasłem przewodnim jest Razem do Młyna. A o meczu na profilu Football Gang napisali: Razem do Młyna. Pozostał tydzień do derbów z niebieskimi. Najważniejszy mecz rundy, który tak też zostanie zapamiętany. Dajemy słowo. Wszystkie osoby wybierające się na mecz do Młyna zachęcamy do jak najszybszego zakupu biletów. Więcej informacji wkrótce. Tymczasem udostępniamy i informujemy trójkolorowych. Football Gang 7-1. Na tym samym profilu pojawiło się też kilka wytycznych przed derbowym spotkaniem. Trzy bardzo ważne informacje przed derbami. Jutro będzie pierwsza możliwość zakupu biletów na Młyn w ośrodku Kibice Razem GKS Tychy. Środa godzina 11:13 oraz 16:18 będzie również możliwość zapisania się lub opłacenia składki w Stowarzyszeniu Tyski Fan. O kolejnych terminach będziemy informować na bieżąco. Na Młyn wszyscy przychodzą na czarno. Nie ma samowolki w prowadzeniu dopingu. Będą do tego wyznaczone osoby i stosujemy się do nich. Jak sami widzicie, wszystkie znaki na niebie mówią, że szykuje się dobre kibolskie widowisko z kibicami obu drużyn na trybunach i oprawami, miejmy nadzieję, po każdej ze stron.
Jeśli chcecie filmowy materiał z tego meczu, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę. W drugiej lidze warto zwrócić uwagę na mecz Olimpii Grudziądz z Olimpią Eldong. Jak czytamy na profilu eolimpia.com, wszyscy jeszcze żyjemy meczem z Zagłębiem Sosnowiec, jednak wielkimi krokami zbliża się kolejna batalia o 3 punkty. Już 14 września w sobotę jedziemy do Grudziądza na mecz z miejscową Olimpią. Mamy nadzieję, że żółto-biało-niebieskich będzie dopingować tam jak największa grupa z Elbląga. Cena wyjazdu z przejazdem 80 zł z biletem, osoby z własnym transportem płacą 25 zł za bilet. Zapisy do czwartku w sklepie Olimpijczyk. Gospodarze apelują o przyjście do młyna, a na swoim profilu kibice Olimpii Grudziądz zamieścili filmową zapowiedź. To tyle, co dla Was przygotowaliśmy. Jeśli ominęliśmy jakiś ciekawy mecz lub wydarzenie, no to piszcie od razu w komentarzu. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca. Dziękujemy za każdą łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, no i wciąż powiększającej się grupie wspierających największy kanał kibicowski w Polsce. No i właśnie, aby wesprzeć kanał, po prostu kliknij podczas oglądania w ikonkę Wesprzyj. Możesz to już zrobić od 4,99. W zamian otrzymasz nasze logo przy swoim niku i bonusy, które niebawem się dla Was pojawią. Jeśli obejrzeliście ten materiał od dechy do dechy, to zostawcie po sobie komentarz o treści AU z dopiskiem nazwy klubu, który reprezentujecie. Trzymajcie się, kibole, i do następnego! Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Zapraszamy na zakupy w Bioshop.pl z kodem POLISHFANSTV 5% rabatu.